Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Gringrów, a to Minecraft. I teraz tak, ostatni odcinek był jakoś w listopadzie. Mamy styczeń 13. Wiecie co, to chyba było 2 miesiące temu. Ale żyję. Wtedy byłem chory, ale żyję. Ale to nie ma znaczenia w tym momencie, bo opowiem wam, co tu się zmieniło i dlaczego wtedy nie było odcinka. Może. To może tak będzie najlepiej. A zmieniło się bardzo dużo, bo nie ukrywam, że potraktowałem ten hardcore już jako taki prywatny. Tu będzie początek kopalni. Kopalnia będzie kopana na takiej zasadzie, że kopię się tak do przodu. Ja wam tylko to pokażę. Jak to mówił Cejrowski, pokazuję i objaśniam. Będę się kopał tak do przodu. I teraz tak. Co trzy kratki będę kopał się w boki do maksymalnego zasięgu kilofa. Raz, dwa, trzy i w boki. O, bo dzięki temu to jest taki standardowy sposób kopania. Teoretycznie tu się powinno stawiać pochodnie i tu chyba, bo jeżeli byłby diament tutaj, no to zobaczyłbym go tutaj i teoretycznie byłby po środkowej części. To samo tyczy się tego. Cała góra jest odsłonięta, cały dół i tutaj. Czemu 11 poziom? No to już wam pokazuję. Dlatego. Bo to jest maksymalny poziom, na którym... Znaczy wyżej też chyba się zdarzają, nie jestem pewien, ale tutaj są jeziora lawy na poziomie 11, więc wiadomo, że w łatwy sposób można sobie takie jeziorko zalepić i iść dalej. No dobra, ale do rzeczy. Zmieniło się sporo, tu będzie góra jeszcze brązowa taka i to jest całe zejście do mojej kopalni, a my w tym momencie znajdujemy się w tym miejscu, to jest góra. Tak, to jest góra, nasza góra. Która jakby no pełni funkcję mainowej, minerskiej góry. Ale czekajcie, muszę coś sprawdzić. Bloki są na 16 i to jest, nie jest, i to nie jest przypadkowe, bo to za chwilę zobaczycie. Tak naprawdę. Dlaczego nie nagrywałem? To jest też ważne, bo ostatni odcinek, który chciałem nagrać, to było prowadzenie wieśniaka. A w zasadzie bodajże dwóch z tej oto wioski, tutaj, z tej wioseczki, tutaj. Prowadziłem go łódką, jednego i drugiego, ale cztery razy w trakcie tego nagrywania wywalił mi się odcinek i to on się wywalał, w sensie nagrywanie się wywalało. I ono wywalało się w taki sposób, że ja doskonale, ja w ogóle nie wiedziałem, że nagrywanie było przerwane. Także no dość dziwna sprawa. A to nie jest istotne w tym momencie. Tutaj mamy wieśniaków, którzy handlują ze mną papyrem. Jakieś tam name tagi, pierdoły. Generalnie to sam papyr. Tutaj mamy komorę rozmnażania. Oni nie mają w sobie nic ciekawego. No chyba, że im się trafi, to wtedy ich tam gdzieś zabieram na bok. Ale to nie jest ważne. Właśnie tak sobie może... O, czy wy jak śpicie, to ekwipunek wasz wciągnie? Który wciągnął? Kuźwa, nie wiem, który wciągnął. A, oni wszyscy chcą to. No dobra, chyba byli bardzo głodni. A tutaj, uwaga, jest wieśniak. Ta-dam! O cholera, znowu jestem chory. To jest wieśniak z mendingiem, wyobraźcie sobie. Także, wejdźmy do domku, żeby nie było. Aha. I właśnie słyszymy to, o czym wam mówiłem. Właśnie, bo to też jest wersja 1.14.4? Czy ja słyszałem Gasta? A, kota słyszałem, jestem dzbanem. Pozwólcie, że się napiję. Właśnie to zrobiłem. I już wam pokazuję to, co chciałem. To jest kot. Taka ciekawostka, nazywam go Batman, tak. Taka ciekawostka, jak kot jest na skrzynce, no to akurat działa. Ale nie mogłem tej skrzynki otworzyć, jak był kot na niej. O, widzicie? No nie da się otworzyć skrzynki, jeżeli na niej siedzi kot. Chora sprawa, co? Teraz się da. A jak ja na niej stoję, to też się da. Dziwne. Dobra, siedź tam, panie Batmanie. Nazywam go Batman, bo ja mam naprawdę kota o imieniu Batman.
To teraz tak, tutaj jest automatyczna łowiarka, bo czy w Sylwestra, czy w Wigilię zostawiłem sobie kompa włączonego i łowiłem. To nie jest wszystko, tak? Ale dzięki temu zdobyłem dwie rzeczy na początku z mendingiem, czyli mój łuk, który nazywam Menda, i wędka, która ma takie oto statystyki, więc to jest całkiem spoko. Tutaj w tym momencie zbieram dalej bambus, bo dużo rzeczy przepalałem do tamtej kopalni. A tutaj zbiera się trzcina, którą przerabiam na papier, którą potem zamieniam na emeraldy, więc jest to całkiem spoko układ. No tutaj wyżej pracuje ten cały system. Ja będę musiał to później sobie jakoś ładnie zabudować, bo póki co to jest po prostu brzydkie. Co ja sobie przepalałem? Przepalałem sobie troszeczkę tego kamienia gładkiego. No i kamień oczywiście z cobblestone'a, bo mimo że mam silk toucha, to ja i tak ten kill of normal traktuję jako kill of, nazwijmy go roboczy. Już tu jestem, to może ten diorit i andezyt sobie odłożymy. To by było chyba na tyle z takiej rzeczy. Tutaj na razie piece nie pracują, bo jakby to powiedzieć, to idzie. Tutaj bambus się dopiero zbiera. Ta górna skrzynka bambusem zapycha. Jak będziemy mieli bambusa potąd albo nawet do skrzynki, to wtedy odpalimy tutaj całą machinerię. Chociaż wiecie co, ja może sobie wezmę stąd staka do przepalenia tego. O, tu jest. Tu jest, no to dobra, no to wezmę sobie staka tutaj i przepalimy sobie dosłownie jednego kaktusa, dosłownie. Stay, co mi tam, wyłączmy. Teraz tak, 30 level, kill off troszeczkę popsuty, 35 level, o, kill offa mi nie naprawiło, akurat dało mi po prostu level. No trudno, no to nie jest w tym momencie istotne, ale ta eksperka tutaj sobie działa. Zbudowałem ją na takim zegarku. To jest najprostszy zegarek, jaki jest. Właśnie, może sobie bierzemy od razu węgiel. Bo mimo że ja przepalam dużo rzeczy bambusem na kurze i tak dalej, to węgiel tak biorą sobie z silktaczem. Z Paneiro. No i to widzicie, jak obserwery są tak do siebie zwrócone, to one cyklicznie wysyłają sygnał. Jeden z obserwerów podpięty spod nadajnik. No i on sobie tutaj... O, teraz akurat to zbieram, bo stałem dość blisko. Ale jak staniemy sobie tak, może o. O, to strzeliło, nie? Czekajcie, myk. No dobra. No więc tutaj będzie pracowała ta bambusiara cały czas, dopóki się nie zapcha chociaż tam do skrzynki. No i tu blisko miałem enchant zrobiony, no to jest ten lej do tego. Tu blisko miałem enchant zrobiony, bo potem wszystko sobie łączyłem, bo żeby rzeczywiście mieć całą zbroję z naprawą i cały set z naprawą, musiałem troszeczkę poświęcić czasu po prostu na ekspienie. A stwierdziłem, że ekspienie nie jest aż tak fajne, jakby się mogło wydawać. I no, zbudowałem ekspiarkę. Troszeczkę może oszustwo, bo jest to wykorzystywanie błędu góry, no ale co począć. A właśnie, i wygrałem sobie jeszcze takiego tekstur paka od Grafa, bo mi się spodobało. Coś takiego. W sensie te ważniejsze rudy mają taki glow efekt. Przez co jakby szukanie surowców jest troszeczkę łatwiejsze. No, żelaza nie mam. Prawie wcale. Zresztą tam się chyba trochę przepalało. Diaksy mam 2. Emeraldów troszeczkę więcej. Tego nawet tutaj nie sprawdzam, bo to nie jest ważne. Ale z takich ważniejszych rzeczy to tutaj nie jest ważne. No, ryb troszeczkę nałowiłem. Znaczy, będąc na awko, więc no, łowiłem, nie łowiłem. Nametagów troszeczkę było, ale troszeczkę też już poszło. No i chyba cała reszta została tam na górze tych rzeczy. A! Tutaj są wędki, które też mi wydrapiły, ale no, nie wiem co z nimi zrobić. No i kill off z fortunką. Może sobie go rzeczywiście do Ender Chesta włożę. Bo... wolę mieć go w jednym miejscu. Bo później ta fortuna posłuży mi do wykopywania... O! Właśnie mi gierkę skraszowało. No miło.
No, to stało się to, co... wcześniej skraszowało mi Minecrafta, ale mam nadzieję, że to tam nie będzie wielki problem. Tu do Enderchesta chciałem to wsadzić. Że to nie będzie wielki problem, tak myślałem. Odcinek miał być typowo wyjaśniający. Może wejdę na bok. Bo tam coś hałasuje. W następnym odcinku, już mam taki plan, przejdziemy się do rozbójników. Wiecie co, kiedy ja zacząłem nagrywać Minecrafta, to ja tych rozbójników tak za bardzo tej mechaniki nie kumałem. A wystarczy tam ich zabić, przejąć ich teren. Znaczy przejąć ich teren, po prostu zabić. Tam to nie jest aż tak jakby trudne do zdobycia miejsce, jak myślałem na początku. Więc easy. Poza tym efekt rozbójników, czyli tego śmiesznego rajdu, idzie mlekiem zdjąć, więc to też jest kolejny argument za tym, żeby się tego nie cykać. Jak widzicie, mapa mi się zresetowała, bo znowu gram tak, gram znowu na oryginalnym Minecrafcie. A może się nie zresetowała? Nie no, przecież tutaj całą górę obszedłem. No. No dobra, ale mniejsza. I patrzcie, jaką sobie pelerynkę zrobiłem. To, bo ja mam skin orka, tak by the way. To jest skin orka trala. No i wiecie, no ciężko zrobić logo hordy, więc uznajmy wszyscy, że jest to logo hordy. Ja jestem hordę maniakiem. Praktycznie wiem, dobra, tu się... Ja jestem hordę maniakiem, więc jakby wszystko co z hordą jest dla mnie czymś cudownym. Ostatnio dostałem, znaczy ostatnia, to było na Wigilię, przyjaciółki kubek hordy. Więc jestem mega, mega wdzięczny. Bo wszystko co z hordą dobrze mi się kojarzy. Ja mam obudowę do telefonu, obudowę do telefonu. Z hordy, ja mam wszystkie breloki, zawieszki z hordy, bluzę z hordy, plecak z hordy i tak dalej, więc jakby, no mówię, hordę maniak pełną parą. No musicie mi to wybaczyć, no, taki już jestem. Co do farmy, tu się nic więcej nie zmieni. Oż ty! I podeptałeś tam. No tak, bo problem dużej ilości wiśniaków na małym terenie jest taki, że potem się te gnojki robią. Co później po rajdzie? Tak sobie myślałem, czy po rajdzie, po zaatakowaniu tamtego obozu, to sobie pomyślałem dwie rzeczy. Albo tutaj ogrodzimy to wszystko borówkami, malinami, jeżynami. Tym czerwonym, z czego mam fosę tam zrobioną, o, to nieważne. I przyjmiemy rajd na klatę, chociaż to jest hardcore, więc on będzie ultra trudny. Albo zamienimy te czynności, znaczy te czynności, że rajd wskoczy na późniejszy odcinek, a wcześniej po prostu pójdziemy do netheru. Nie pamiętam, czy mam w skrzynkach brodawki, czy nie, ale zaczniemy bawić się w ważenie mikstur, więc to chyba jest nawet bardziej logiczne. Kiedy uważymy już mikstury, to wtedy może ten rajd na siebie przyjmę, bo wtedy wieśniacy też ceny obniżają, co też jest spoko, bo to jest ten efekt, wiecie, który sprawia, że jestem dla nich bohaterem. Z rajdu otrzymamy też totem nieśmiertelności, który może nam się przydać przy walce, no praktycznie z każdym bossem, Wither, Smoke i tak dalej. Także też, też całkiem spoko sprawa. To chyba będzie na tyle. Ja już tutaj pozwoliłem sobie budować, bo no nie mam nic wam więcej do pokazania. Całość... Dlaczego właśnie półpłytki? Bo półpłytki mi się bardziej podobają. To ładniej wygląda w takiej półpłytkowej formie. Także tak sobie to wymyśliłem. A góra to już wybrała moja narzeczona. A tu myślałem, że mam taką... A, nieważne. To sobie wymyśliła moja narzeczona, że tak ma to wyglądać. A góra właśnie będzie miała drewno ciemnodębowe, te, wiecie, ciemniejsze deski, to nie pamiętam co to jest. Priorytetem też dla mnie będzie zlokalizowanie w jakiś sposób, myślę, że to nie będzie jakoś specjalnie trudne, spawnera szkieletów.
Po co mi spawner szkieletów? Ano po prostu sobie zrobię od nich taki odpływ do dołu, którym będą spadać prosto na ognisko, pod ogniskiem będzie lej, będą sobie umierać, jeśli będę w pobliżu, ale mi się język plącze. Jeżeli będę w pobliżu jakiegoś czanku, to oni po prostu będą się respić i sami z siebie będą tworzyć, czy tam dropić kości, strzały. No niestety też zbroje i łuki, które będą mi zapychać skrzynki, no ale trudno. Więc to jest całkiem spoko system. Tylko no muszę zlokalizować ten spawner, co jest sporym problemem, bo sama minimapa, nawet jak schodzę pod ziemię, kiedy ona wejdzie w Ultra Cave Mode, czekajcie, to spod X, to ona też mi za dużo nie pokazuje. Znaczy no pokazała, że tam... Pokazuje palcem ekran, jestem genialny. Tam gdzie... Widzicie na środku ten czerwony ten znacznik? Tam gdzie patrzę, tam daleko, o... Jest jedna kopalnia jakaś i to chyba nawet całkiem duża, bo widzę coś prostokątnego też. No i tu po lewo też jest jedna kopalnia. Także no jest, jest co zwiedzać, co kopać. Przez deficyt diaksów właśnie zmuszony byłem najpierw zbudować sobie kopalnię. Oczywiście, nie wiem, może zrobię jakiegoś timelapsa jak kopię. Chociaż nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, bo w tym czasie możecie sobie, no nie wiem, sami kuźwa coś porobić. O, czy ja właśnie skończyłem tu budować? Znaczy skończyłem, w sensie tu tak dokończyłem, no ładnie. To wrócę na chatę może i tam się z wami pożegnam. No i co by było na tyle chyba z tego, co chciałem wam powiedzieć. Także najprawdopodobniej, no wszystko się okaże, jak ten odcinek wyjdzie przeze mnie zrobiony. Najprawdopodobniej po prostu pójdziemy sobie do Netheru po brodawki, chyba że są one tutaj. To po prostu będzie odcinek zważenia mikstur. Nic ciekawego, ale ważnego. Ała. No i przede wszystkim muszę ten komin przerobić, bo już nauczyłem się robić ładniejszy komin. No. Doświadczenie przychodzi z wiekiem. O, tu się chłopaki interesują. O. Gdzieś jeszcze miałem miecz z grabieżą, ale to już tam walić. Chodźmy tu i wylogujemy się na górze. O, no. To co? Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!